30 czerwca 1943 roku został aresztowany generał Grodrowecki, dowódca Armii Krajowej. Kto zdradził generała Grodroweckiego i jakie były losy tych ludzi? Okazuje się, że Grodroweckiego zdradził jego bliski współpracownik Ludwik Kalkstein. Kim był ten człowiek? Ludwik Kalkstein urodził się 13 marca 1920 roku w Warszawie. W 1939 kończy gimnazjum i jako bardzo młody człowiek we wrześniu wyjeżdża do Wilna, gdzie tam rozpoczyna działalność konspiracyjną. W styczniu 1940 roku wysłano go stamtąd z powrotem do Warszawy. Początkowo był kolejnym członkiem siatki wywiadowczej, ale już niedługo uruchomił własną grupę informatorów, stworzył własną siatkę wywiadowczą o kryptonimie Hanka i w tej organizacji obok niego najważniejszą osobą był jego szwagier Eugeniusz Świerczewski i przyszła żona Blanka Kaczorowska. Niestety oprócz Ludwika również Eugeniusz i jego przyszła żona miała okazać się zdrajcami, również zdrajcami samego Roweckiego. Kalkstein był postacią, która umiała się ukrywać, zmieniał często nazwiska. Około 16 nazwisk udało mu się przyjąć przez swoje życie. 11 listopada 1941 roku człowiek ten zostaje odznaczony Krzyżem Walecznych, jednak jego działalność i działalność jego grupy, czyli tej Hanki, została przerwana z przełomem marca i kwietnia 1942 roku. Właśnie wtedy Kalkstein został aresztowany przez Gestapo. Zostaje przewieziony do Alei Szucha i tam w trakcie przesłuchań ma się załamać i podpisać lojalkę z Gestapo. W listopadzie 1942 roku zostaje zwolniony i działa jako agent niemieckich służb, jako podwójny agent. Jego praca jako agenta Gestapo była dla polskich służb bardzo bolesna. On zdradzał Niemcom nazwiska, miejsca pobytu członków Polskiego Państwa Podziemnego. Między innymi w latach 42-43 wydał w ręce Niemców około 500 ludzi, a w tym swoich bliskich znajomych, dowódców, współpracowników, ale również nawet dawnych przyjaciół. Tym najbardziej spektakularnym, jeśli tak można to określić, wyczynem tego człowieka było doprowadzenie do aresztowania przez Niemców dowódcy Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Samo aresztowanie przebiegało w ten sposób, że przyczynił się do tego bezpośrednio również jego szwagier Eugeniusz Świerczewski, który na ulicy rozpoznał Grota Roweckiego i szybko zaczął go śledzić i kiedy Rowecki doszedł do tajnej kwatery spotkań, to Świerczewski zadzwonił na Gestapo i od razu Gestapo przyjechało i wyprowadzili ludzi z kamienicy, w której przebywał Rowecki i go aresztowali. Są dwie wersje tej sytuacji. Jedna mówi tak, o której wersji też mówił sam Kalkstein później już po wojnie, że Świerczewski przez przypadek spotkał Roweckiego, rozpoznał go na ulicy i później go śledził i doprowadził do tego aresztowania. Natomiast inna wersja mówi o tym, że on doskonale wiedział, kogo ma śledzić, doskonale też wiedział i Niemcy wiedzieli, gdzie są te różne tajne mieszkania, w których spotykali się oficerowie Armii Krajowej czy ludzie Polski Podziemnej i wszystko było starannie zaplanowane. Profesor Leon Sowa podkreślał, że była to najwybitniejsza postać całego polskiego podziemia, czyli generał Grodrowecki. I nie chodzi tu tylko o sprawy wojskowe, ale również polityczne. W swojej pracy Leon Sowa i Czesław Brzoza podkreślali, że niestety do tych wsyp, które były, jeśli chodzi o żołnierzy Armii Krajowej i wśród różnych konspiratorów,
to mimo tego, że jest takie przeświadczenie o tym, że Armia Krajowa była tą największą, najlepszą i tak dalej armią podziemną, to niestety, chociaż rzeczywiście Polacy garnęli się do tej konspiracji, to niestety nie robili tego najlepiej. I nie wynikało to tylko ze sprawności służb niemieckich czy służb rosyjskich, chociażby NKWD czy Gestapo, ale też z tego, że często ci członkowie konspiracji łamali obowiązujące zasady pracy. Do takich cech, które były bardzo niedobre, profesor Sowa między innymi zaliczał gadatliwość, to, że ludzie ci w konspiracji byli często bardzo indywidualni, zamiast pracować zespołowo, byli mocno zaangażowani politycznie, mieli pewne ambicje też personalne, a niekoniecznie było to dobre akurat w trakcie okupacji, konspiracji. Często też było tak, że oni, ci ludzie z konspiracji, uczestniczyli w różnych strukturach podziemia. Czyli jedna osoba mogła należeć do różnych organizacji i to nie sprzyjało, żeby taką tajną pracę i to bezpieczeństwo w tej tajnej pracy zachowywać. Niestety nawet te zasady były źle przestrzegane nawet na tych najwyższych szczeblach podziemia. Nawet sam Rowecki nie uchronił się tego, a nawet też wśród cichociemnych często były te błędy popełniane. I chociażby o tym mówiliśmy w innym materiale na tym kanale, o specjalnym oddziale OSA, który został zlikwidowany, bo większość członków tego działu poszło na wesele, na ślub w zasadzie swojego kolegi z oddziału do jednego z kościołów warszawskich i tam Niemcy dostali cynk i aresztowali wszystkich tych uczestników i w ten sposób oddział zakończył swoją działalność. 25 marca 1944 roku Wojskowy Sąd Specjalny Armii Krajowej wydał na Kalksztajna najwyższy wyrok, wyrok śmierci. Również na Świerczewskiego został wydany taki wyrok śmierci i na żonę Kalksztajna. Żonę oszczędzono, ponieważ była w zaawansowanej ciąży. Świerczewski został zabity przez egzekutorów Armii Krajowej. Kalksztajnowi udało się uciec. Wstąpił w trakcie Powstania Warszawskiego do SS i walczył po stronie Niemców w Powstaniu Warszawskim. Później, po wojnie, zmienia nazwisko, wstępuje do służb specjalnych Związku Radzieckiego. Można więc powiedzieć, że to, co w pewnym kodeksie napisano okupacyjnym dla Polaków, że największą klęską dla narodu jest jego spodlenie, to miało to miejsce w wypadku właśnie Kalksztajna, że to spodlenie jego było bardzo duże. Po zamianie okupacji na sowiecką, jak najpierw donosił Niemcom na Armię Krajową, to później donosił komunistycznym służbom bezpieczeństwa na członków Armii Krajowej. Później w PRL-u kilka lat się ukrywał, zmieniając znowu nazwiska. Pracował jako kierownik szkoły, szef spółdzielni rybackiej czy dziennikarz. Został aresztowany jednak w sierpniu 1953 i sąd skazał go na karę dożywocia. Ostatecznie obniżono tą karę do 11 lat więzienia. Kiedy w 1965 roku on wyszedł na wolność, to bardzo oburzyło środowisko byłych żołnierzy Armii Krajowej, ale ówczesne władze stwierdziły, że ze względów proceduralnych niemożliwe było ponowne wszczęcie postępowania karnego. To było też ciekawe podejście ludzi z PRL-u, że na inne osoby, jak trzeba było znaleźć jakiś paragraf, to się zawsze znajdowało, ale akurat na Kalksztajna nie. Wracając do samego aresztowania generała Grota Roweckiego, to wydaje się, że te dwie wersje, o których wcześniej wspomnieliśmy, dotyczące tego, w jaki sposób został on ujęty przez Gestapo, czy wcześniej wyśledzony przez tą grupę Kalksztajna, to te dwie wersje, one się wzajemnie ze sobą w jakiś sposób trochę przenikają. I z tych wiadomości, które się zachowały do tej pory, to wynika, że ta grupa Kalksztajna, a wśród nich jego żona i Świerczewski, oni pracowali nad tym, żeby dotrzeć do Roweckiego, żeby znaleźć go i wydać Niemcom. Niestety to, o czym wspomnieliśmy, czyli te zasady konspiracji, również generał Rowecki niekoniecznie zachowywał. On wiedział, że Niemcy intensyfikują działania, żeby go złapać.
mówił swojej córce, że na ulicy coraz więcej ludzi zaczyna mu się kłaniać, witać z nim, więc jak to określił, trzeba zmienić skórę. Być może nawet myślał o jakimś wyjeździe i przeprowadzeniu operacji plastycznej. To mieszkanie, którym został aresztowany na ulicy Spiskiej 14, nie było zbyt dobrze przystosowane do warunków konspiracyjnych. Ten lokal miał tylko jedno wyjście na małą uliczkę. Komorowski twierdził, że tylko adiutant Roweckiego znał adres tego domu, ale również wiedzieli o tym mieszkaniu brat Roweckiego, jego córka i jego łączniczka. Tak dla porównania, inne mieszkanie na ulicy Twardej 36 było przygotowane do warunków konspiracyjnych w taki sposób, że wyposażono je w zapasy żywności dla 6 osób na 2 tygodnie. Tam była też broń, amunicja, granaty i miało 6 tajnych ewakuacyjnych wyjść. Generał Grodrowecki został rozpoznany przez Świerczewskiego, o czym wcześniej wspomnieliśmy. I wynika jednak z tego, że z jednej strony, jak na to się patrzy, być może przypadkowo się spotkał, ale z drugiej strony on miał zadanie takie, żeby Roweckiego wydać w ręce gestapo. Ciekawym faktem jest to, że Świerczewski znał dowódcę Armii Krajowej jeszcze z przedwojennych czasów i miał jego fotografię. Pojawiał się w różnych miejscach Warszawy, tam gdzie ewentualnie mógłby pojawiać się generał Rowecki i chciał go po prostu zauważyć, jak będzie szedł ulicą. Niestety wiedział też Świerczewski o tym, że dowódca Armii Krajowej może od rana wyruszać na różne spotkania z dzielnicy Powiśle i rzeczywiście rozpoznał go na Powiślu. Andrzej Pomian taką przyczynę dawał tego aresztowania, że Rowecki po prostu wpadł dlatego, że miał na Powiślu kochankę. O tej sprawie wiedziano też w Komendzie Głównej, większość ludzi wiedziała. Świerczewski miał na pewno swoje kontakty z różnymi ludźmi z Armii Krajowej i mógł się bez większego trudu dowiedzieć o tym, że właśnie Rowecki ma kochankę na Powiślu, dlatego tam często przebywał i często chodził po tych ulicach Powiśla, czekając na moment, w którym spotka generała. To, że wpadł przez to, że był u tej kochanki i wtedy był 2 noce u niej, po tej drugiej nocy wpadł, to już mówiło się po aresztowaniu generała Roweckiego w tych kręgach konspiracyjnych, w kręgach Armii Krajowej, między innymi to wynika z korespondencji Pomiana. I ta teza Pomiana miałaby poparcie, ponieważ inne źródła też potwierdzają fakt nocowania generała Roweckiego w mieszkaniu jego kochanki. Świerczewski, który szedł za dowódcą AK, zawiadomił gestapo. Po około 10 minutach przyjechali SS-mani i go aresztowali. Prawdopodobnie Rowecki na początku nie przyznawał się do swojej prawdziwej tożsamości. Później go przymusili, żeby się ogolił i wtedy potwierdził, że jest dowódcą. Niemcy obawiali się, że będzie próba odbicia z Alei Szucha. Szef gestapo rozkazał, żeby cela, w której został przetrzymywany Rowecki, była otwarta i żeby uniemożliwić podjęcie próby samobójczej przez Roweckiego, to od razu tam był postawiony cały czas jakiś gestapowiec na straży. I również z powodu tego, z kim mieli do czynienia, no to jak wcześniej wspomnieliśmy, bali się tego, że Armia Krajowa będzie chciała odbić generała, więc praktycznie na drugi dzień przetransportowali dowódcę Armii Krajowej do Berlina. Rzeczywiście planowano nawet taką akcję. W Komendzie Głównej Armii Krajowej planowano wjechać naładowanym materiałem wybuchowym czołgiem do siedziby gestapo, następnie go wysadzić, a po eksplozji oddział KEDYW-u miał przebić się do podziemi w celu uwolnienia Roweckiego. Ale to, że generała Roweckiego od razu przetransportowano do Berlina, to tego planu nie udało się zrealizować. W Berlinie traktowano go jako więźnia honorowego. W czasie przesłuchań nie żądano od niego, żeby podpisywał zeznań. Same wielkie nazwiska III Rzeszy kręciły się wokół przesłuchań Roweckiego i nawet sami przesłuchiwali
chociażby sam Himmler go przesłuchiwał, czy z nim rozmawiał. W połowie lipca 1943 generała Roweckiego przewieziono do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Próbowano jeszcze go uwolnić w taki sposób, żeby wymienić na jakichś jeńców niemieckich, ale te propozycje Niemcy odrzucali. Po wybuchu Powstania Warszawskiego na rozkaz Himmlera został zamordowany. Człowiek, który doprowadził do jego aresztowania, Ludwik Kalkstein, na początku lat 80. wyjechał z Polski i osiedlił się we Francji, a później w Monachium. Człowiek ten nie miał żadnych oporów, jak widać, przed różnymi rzeczami, co potwierdził wcześniej postępowaniem wobec swoich dawnych przyjaciół. Ale również on związał się z pewną kobietą. Pierwszym mężem tej kobiety był Edward Ciesielski, który razem z Witoldem Pileckim uciekł z obozu z Oświęcimia. I Kalkstein wtedy przejął jego tożsamość, Edwarda Ciesielskiego, przybrał jego nazwisko i dopiero później w jednej z audycji Radia Europy został zdemaskowany. Zmarł on 26 października 1994 roku w Monachium. Jeszcze przed śmiercią zdążył wystąpić do miejscowych władz w Monachium, żeby przywrócili jego pierwotne nazwisko. Jego grób już nie istnieje, natomiast to, co zrobił, ciągnie się długo, długo jeszcze i będzie się ciągło długo po jego śmierci. W taki więc sposób Kalkstein zapisał się niechlubnie w historii okupacji i historii działalności Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Poproszę o komentarze bez przekleństw i nie nawiązujące do bieżącej polityki, ponieważ jest wiele innych kanałów o polityce. Tutaj skupmy się głównie na historii. Bardzo Wam dziękuję za subskrybowanie tego kanału, za to, że wspieracie ten kanał. Jest też możliwość wspierania poprzez przycisk wsparcie pod filmem czy podziękuj, jak również przez portal Patronite lub Buy-Ka-Fi. Linki są w opisie. Za każde wsparcie bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrybowania kanału. Dziękuję też za subskrypcję dotychczasowym i nowym subskrybentom. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału i zapraszam na kolejne.